Hej, hej, witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście znowu Opera, ale przed wami tym razem mam Pixel Privateers, grę, która jest z gatunku tych gier indie, tych małych gierek, które gdzieś tam nas wciągają lub nie, albo okazują się tanią porażką i tak dalej. Tutaj jest zgoła inaczej i nie sądziłem, że kiedykolwiek w jakąkolwiek pikselową gierkę poświęcę tyle czasu na rozgrywkę. Gram w nią tak często jak tylko mogę, spędzam nad nią sporo czasu i jest ona dla mnie takim jednorazowym, raz dziennie obowiązkowym produktem, tak? W którym się zagłębiam. I tak zagłębiam się i zagłębiam. Gra jest po prostu genialna. Okazuje się, że taka mała gierka nie do pomyślenia dla mnie jest naprawdę świetna. Kiedyś byłem przeciwny właśnie takim grom, a teraz ta akurat jedna mnie przekonała. Zawsze lubiłem dungeon crawlery i zawsze okazywało się, że te dungeon crawlery są takie mocno średnie. Było kilka lepszych lub gorszych produktów, ale większość ogólnie spadała na takie poniżej 4 na 10, nie? Natomiast Pixel Privateers spokojnie mogę od razu ocenić na 7 na 10, bo to jest genialna gra, naprawdę świetna. Bawię się przy niej cudnie. Udźwiękowienie jest bardzo w porządku, muzyka jest naprawdę bardzo w porządku. To, co się dzieje, odgłosy broni, strzałów, machania mieczem, toporem, wszystko jest inne, wszystko ma inny dźwięk. I wydawałoby się, że taka mała gierka, no cóż, będzie fabularnie uboga, a okazuje się, że wcale nie. Wiele rozgrywek w zasadzie w tej grze jest bardzo zróżnicowanych, mimo że opierają się o ten sam schemat. Czyli albo zeskanuj ileś tam pomieszczeń, albo zeskanuj ileś tam planet, albo wyswobódź wieśniaków, członków drużyny itd., itd. To i tak zawsze jest osoba, która nam o tym mówi, co mamy zrobić, daje nam jakąś nagrodę. Zawsze jest to zadanie, trochę jak otwarty świat w Skyrimie. Trochę przejechaliśmy się na niektórych grach ostatnio z otwartymi światami, ale Pixel Privateers jest taką grą, w której ten otwarty świat jest po prostu magiczny. Gra osadzona jest w realiach science fiction, gdzie wybieramy sobie, w zasadzie tworzymy sobie naszą drużynę szabrowników, tak, tych tytułowych Privateers, którzy będą przemierzać otchłanie kosmosu w najróżniejszych statkach. Tych statków póki co ja odkryłem 28. Czy w sensie naliczyłem sobie 28 na stacjach, które są mi dostępne. Ale o tym zaraz wam wyjaśnię coś więcej na mapie. Wejdźmy sobie od razu do gry. Sporo już czasu rzeczywiście spędziłem w niej, bo tak gdzieś 6,5 godziny. I 6,5 godziny na mnie to dużo, gdzie mam na przykład pół godzinki tylko dziennie, czy na przykład godzinkę dziennie czasu zagrać sobie w taką gierkę, tak? Ale to jest genialny zabijacz czasu. Mamy tutaj na samej, w ogóle już na samym początku, mamy taki mały edytor. To wygląda jak troszeczkę aplikacja w telefonie, gdzie mamy dostęp do wszystkich naszych funkcji. Wszystkiego związanego z mapami, z naszymi osiągnięciami i tak dalej. I mamy tutaj taki motyw. Mapę galaktyki i nie wiem ile tych galaktyk jest tak naprawdę, bo zaczynamy grę od razu gdzieś tam w tej galaktyce, tak? Ale kiedy zbierzemy 5 kryształów, które umieścimy w filarach, możemy warpować do następnej galaktyki. Co jest najciekawsze, to, że nikt nas nie goni, nikt nie próbuje zniszczyć tam całego kosmosu i tak dalej, tylko my staramy się pozyskać wszystkie te 5 kryształów, odnaleźć ich na niezliczonej ilości planet. No naprawdę, zobaczcie sobie, jak dużo planet udało mi się odkryć przez te 6 godzin. Tutaj akurat mam takiego perka, który pokazuje mi, gdzie są wszystkie stacje, ale zobaczcie, jak wielka jest ta mapa. I tutaj są tysiące, setki tysięcy planet po prostu, no to jest jakiś w ogóle kosmos. I możemy wywarpować przez wormhole do kolejnej gdzieś tam lokacji, do kolejnej galaktyki prawdopodobnie. No, tak to będzie wyglądać, jakby nie patrzeć. Mamy tutaj też oznaczenia ze znakiem zapytania, które odpowiadają za nasze zadania, które musimy zrobić. I od razu mamy gdzieś tam opis tego zadania. Jak pozyskujemy zadania? W bardzo prosty sposób. Domagamy się oznaczenia punktów z misjami. Wyobrażacie to sobie? I pojawiają nam się 3 kolejne misje gdzieś tam i te 3 kolejne misje mamy do wykonania. Możemy sobie wybrać, czy to będą misje dla
takie ogólne nasze, czy to będą misje dla konkretnej jednej frakcji, bo tu są jeszcze w ogóle frakcje na przykład, nie? Company albo Void Seeker Baydar, którego gdzieś tam spotkaliśmy, ponieważ gdzieś tam wkleił nam się na statek, dogadaliśmy się z nim, o, w ogóle, no kosmiczna ilość rzeczy. To tak w tym przypadku możemy sobie wybrać właśnie jeszcze dodatkowych kilka frakcji, bo jest ich więcej. Jest tutaj kompania handlowa, są tutaj jacyś tam zjednoczeni biznesmeni, no, no tego jest naprawdę sporo. A to jest dopiero pierwsza jakby wersja tej gry. Bo update'ów już wyszło 2 albo 3 i naprawdę jakby gra jest cały czas rozwijana. Warto jest poświęcić rzeczywiście trochę grosza na to, ale o tym może zadecydujecie sobie sami. Na takich, podlećmy sobie do jednego z tych miejsc, na takich stacjach możemy sobie, mamy dostęp albo do, widzicie, macie 4 oznaczenia, albo tylko do marketu, w którym możemy oczywiście kupić, sprzedać, mamy jeszcze czarny market, gdzie możemy sobie kupić coś na zasadzie grania w Diablo, tak? Gdzie tam podchodziliśmy do gościa, dawaliśmy mu pieniądze i mogły nam się trafić losowe statystyki. Tutaj jest to samo. Dokładnie możemy sobie zakupić coś i to jest losowa statystyka. Możemy się jedynie domyślać, ponieważ aha, wiem, że to jest Uzi, wiem, że to jest bazooka, wiem, że to jest strzelba. Wiem, co to mniej więcej jest, więc niektóre statystyki już mogę sobie zauważyć, czyli na przykład odległość ode mnie do przeciwnika, z której oddaję strzał. Snajperki mają dużo większą odległość, dużo większy zasięg niżeli karabiny, niżeli strzelby. Strzelby mają najmniejsze, gdzieś tam pistolety jeszcze są po drodze, ale za to mają szybsze przeładowanie. Strzelby zadają więcej obrażeń, ale w większej ilości przeciwników, tak? Im przeciwników jest więcej, tym tych obrażeń jest też więcej w ogóle, ale przeciwko jednemu przeciwnikowi już to tak nie wygląda różowo. Miecze są szybsze, topory są wolniejsze, możemy mieć dwuręczną broń, możemy mieć broń jednoręczną, możemy mieć dwie bronie jednoręczne. Kosmiczna ilość połączeń. Możemy to oczywiście też posprzedawać, zdobywamy jeszcze dodatkowe itemy. Itemy są, przedmioty oznaczane są w ogóle poprzez kolory, czyli normalnie mamy kolory jak w każdym jednym RPG-u, bo ta gra jest totalnym, najzwyklejszym w świecie RPG-iem. No i tutaj też mamy normalne kolory, mamy dodatkowe ich zdolności, statystyki jak obrażenia, zasięg ataku, waga, na którą musimy zwracać uwagę, dodatkowe obrażenia od radiacji, ognia, trucizny, gazu, magnetyczne obrażenia, no wszystko to, co macie normalnie w Warframe. Bo dlaczego ja wam w ogóle o tym mówię, to powiem wam na samym końcu, ale na razie chcę, żebyście się jakby zachęcili, zahajpowali na tą produkcję. Mamy też karabiny gdzieś tam, które mają duży zasięg, ale powiedzmy średni magazynek, mają jakiś czas przeładowania większy, mniejszy. No jest po prostu tak dużo tych statystyk, więc fani tabelek po prostu będą przeszczęśliwi. Natomiast jeżeli nie jesteście fanami tabelek, sprawdzacie tylko, jaki jest DPS. Aha, DPS mam większy albo obrażenia mam większe, no to zamieniam, nie? Ja tak robię, nie sprawdzam tabelek, dopiero gdzieś tam, no tam na początku gdzieś przerzucałem te tabelki, ale teraz już jakby mam swoich bohaterów wytrenowanych w konkretnych kierunkach umiejętności, gdzie mam postaci, które zajmują się dwoma broniami, postać z bronią i tarczą, postać z karabinem, ze snajperami, leczące, z dronami, no kosmos, kosmos, kosmos. Ale tym się zaraz zajmiemy. Mamy tutaj też oczywiście statki za odpowiednią ilość kredytów, czyli naszego złota. No kredyty, tak? W każdym bądź razie, bo tutaj jakby to jest to samo co Warframe, czyli też mamy kredyty, ale takie z monetą, więc umówmy się, że sztuki złota, kredyty, coś takiego. Możemy sobie budować na statku konkretne pomieszczenia. Kiedy już kupimy sobie jakiś statek, to i nie tylko pomieszczenia, mogą to być też ulepszenia. Ale zaraz wam pokażę. Klikamy sobie na takie ulepszenie. Jeżeli gdzieś już mamy, bo ja gdzieś mam zamontowaną już minigun, w każdym razie w pomieszczeniu. No, dobra, nie będę go teraz szukał. I możemy sobie wybudować jakiekolwiek inne pomieszczenie na tym statku, które będzie nam dawać konkretne dodatkowe bonusy, czyli Living Quarters będzie nam zwiększało ilość sojuszników, których możemy mieć w drużynie. W ogóle na statku, tak? Ilość ludzi, których będziemy mieli na statku i jakie to ma znaczenie? Bo o ile normalnie drużyna może mieć 8 osób maksymalnie, tak w takich niefabularnych gdzieś przygodach, czyli idź, zabij, wyjdź i w ogóle, to tak w normalnym przypadku
może być ich spokojnie więcej, będą się oni kręcić na statku. Czasami zdarza się, że statek zostaje zaatakowany i kiedy statek zostaje zaatakowany, wszystkie postacie, które znajdują się na statku, będą go bronić. W związku z tym po prostu możecie wtedy kierować praktycznie nieograniczoną liczbą graczy. Znaczy generalnie kierujecie 8, ale reszta będzie wam pomagać zależnie od tego, w jakim pomieszczeniu się będą znajdować na tę chwilę zaatakowania. Możecie też dodatkowo właśnie umieścić dodatkowe działka, miny, granatniki, miotacze ognia, wykrywacze, zmniejszacze tarcz, punktów życia, gaz w pomieszczeniu. No wszystkie takie najdziwniejsze rzeczy. Każde jedno takie pomieszczenie zwiększa wam na przykład ilość obrażeń, ilość zdobywanego doświadczenia, ilość punktów potrzebnych do wskrzeszenia waszych sojuszników, bo nasi sojusznicy tak naprawdę ciężko jest, żeby zginęli. To jest w ogóle, to naprawdę musicie się postarać, żeby nasi sojusznicy, członkowie naszej drużyny zginęli tak, żeby zginęli, że zginęli. To chyba jest nawet praktycznie niemożliwe w tej grze, bo nigdy mi się to nie zdarzyło, a moja drużyna padała już nieraz ze względu na naprawdę zrównoważony poziom trudności. Trafiają nam się planety, które możemy pokonać tak po prostu w ciemno. Wchodzisz, strzelasz na pałę, przechodzisz z bani. Ale większość planet w którymś momencie będziemy musieli przechodzić na zasadzie, no zabijam większość, ale zdarzają mi się takie spotkania, w których no muszę używać umiejętności moich postaci, albo umiejętności specjalnych wynalezionych w laboratorium, albo umiejętności globalnych wynikających z ekwipunków po prostu moich postaci. No jaki to jest kosmos, jak tego jest dużo. I przejdźmy sobie, jakby możemy gdzieś tam podlecieć sobie w każdej chwili, zużywamy paliwo, i zrzucić swoich sojuszników, swoją drużynę na planetę, używając materii. Dzięki materii też będziemy wskrzeszać swoich sojuszników. W związku z tym jakby musicie pamiętać, żeby mieć jednego i drugiego dużo. Pierwszą i drugą rzecz możecie kupić na markecie, to raz. Dwa, dostać jako nagrodę za zadanie ukończone, powodzeniem oczywiście. Możecie też niszczyć przedmioty. Te przedmioty możecie poświęcać, dezintegrować. Tylko ja sobie poświęcę jakiś taki słabszy przedmiot. O, ankomony. Dzięki temu zwiększycie ilość materii. Dodatkowo możecie replikować taką skrzynkę z materią, której ja tutaj na obecną chwilę nie mam. Gdzieś ją chyba zużyłem. No, nie powinienem. No, nie, jest. Tutaj skrzynkę z materią. Możecie ją przerobić. Znaczy możecie ją zreplikować, czyli stworzyć duplikat czegoś takiego, zużywacie 50 materii na to, ale jeżeli macie 80% szansy na powodzenie, ta szansa jest też mniejsza czasami większa, to macie motyw taki, że zużywacie, nie tylko macie szansę, zużywacie materię na zreplikowanie, ale jeżeli widzicie, macie wysoki poziom tej skrzynki z materią, to możecie zyskać dużo, dużo więcej i wtedy po prostu uzupełniacie sobie materię na takiej zasadzie, więc to jest bardzo spoko. Na tej samej zasadzie możecie regenerować sobie paliwo, które pozwala wam po prostu przemieszczać się po całej galaktyce. Jeżeli gdzieś popełniliście błąd i nie macie albo paliwa, albo materii, też się nic nie stało. Używacie sygnału pomocniczego, distress call, czyli wtedy gościu przylatuje po was, zabiera was do siebie razem ze swoim statkiem, oferuje wam danie trochę paliwa, trochę materii, zależy czego potrzebujecie i wypuszcza was, żebyście już więcej czegoś takiego nie popełnili. Za każde następne wezwanie będziecie musieli gdzieś czasami zapłacić, czasami coś tam. Czasami w ogóle nikt się nie odezwie, będziecie musieli na przykład nawoływać kilka razy, więc to jest jeszcze inna sprawa, ale jest tego sporo. Przejdźmy sobie w ogóle do załogi, bo nasza załoga jest jakby tutaj najważniejsza. I dlaczego wspominałem wam o tym, że to jest genialna gra? Dla fanów Warframe jest to coś po prostu, to jest tytuł obowiązkowy. Dlaczego? Wiele razy słyszałem o tym, że kurczę, no ja bym pograł w Warframe, ale mi nie chodzi. Ale ja bym coś tam w Warframe, a czasami muszę odsapnąć od Warframe, a chciałbym pograć sobie coś w tych klimatach. To jest pikselowy Warframe. Naprawdę, praktycznie w 100% jest to Warframe dla solowego gracza, pikselowy. A jeżeli gracie w ogóle multi, to możecie na przykład grać dwoma drużynami po 8 osób. I gra się do tego dostosuje. Będzie 16 postaci w sumie na mapce i gra do tego się też dostosuje. To jest coś niesamowitego.
I tak, motyw jest taki, dlaczego to jest Warframe? Dlatego, że to są nasze frame'y, nasi załoganci, tak? Czyli tutaj kierujemy całą czwórką, całą drużyną, w tym przypadku całą ósemką, kiedy już pogracie dłużej i odblokujecie sobie możliwość posiadania 8 członków drużyny na statku i 8 członków drużyny w ataku. I macie różne klasy. Ja mam wszystkie akurat klasy dostępne, więc jest to snajper, który po prostu gdzieś tam skrada się cały czas, tam jest niewidzialny, głównie polega, znaczy nie polega ani na unikach, ani na niczym innym, ma zadawać ogromne obrażenia. Macie statystyki tych postaci, czyli poziom, dostajemy normalne punkty doświadczenia, po uzbieraniu odpowiedniej ilości punktów doświadczenia awansujemy, mamy punkty życia, siłę, która odpowiadać będzie za ilość noszonego ekwipunku, zadawanie obrażeń w walce wręcz, mamy zręczność, która zwiększa nam szansę na trafienie oraz szansę na unik, mamy prędkość, która zwiększa nam prędkość ruchu, prędkość ataku wręcz, szybkość, znaczy szanse na blok, szybkość przeładowania, szybkość używania naszych narzędzi, bo jeszcze oprócz wszystkich zdolności klasowych, globalnych i tak dalej, mamy jeszcze zdolności wynikające z każdej klasy, jak na przykład inżynier może otwierać zamknięte pomieszczenia, rozbrajać pewne mechanizmy i tak dalej, przejmować kontrolę nad pewnymi mechanizmami, działkami i tak dalej. Stamina, maksymalne punkty zdrowia, ilość bloku, którą mamy, wielkość absorpcji obrażeń przez naszą tarczę energetyczną, inteligencja zwiększa szanse na trafienie krytyczne, na leczenie, zwiększa w ogóle moc tego leczenia i cooldowny naszych umiejętności, no kosmos. I mamy w ten sposób rozpisanych kilka klas. Mamy właśnie tego snajpera, mamy inżyniera, który robi no wszystko po prostu, potrafi otwierać drzwi i potrafi, co jest bardzo fajne, ja akurat używam ich do obsługi dron, każdy ma po dwie dronki i tych dronek lata wokół mnie mnóstwo, bo każda dronka będzie zadawać kolejne obrażenia. Mamy Marines. Marines jest takim podstawowym żołnierzem i on może albo walczyć dwoma broniami jednoręcznymi, czy to są miecze, czy to są topory, czy to są pistolety, Uzi, no kosmos, aby to były tylko dwie jednoręczne bronie, to nie ma dla niego znaczenia, po prostu muszą być dwie jednoręczne bronie, albo może używać na przykład ciężkich karabinów, ciężkich zbroi, miotaczy ognia, shotgunów i wszystkiego innego, tylko dodatkowo zamiast w tej drugiej broni ma na przykład założony booster, który zwiększa czas skraca czas przeładowania, zwiększa obrażenia, powoduje, że nasz Marines ma doskok albo nieograniczoną ilość doskoków, bo trafił mi się taki nawet legendarny gdzieś, gdzie mam nieograniczoną liczbę doskoków i dzięki temu mój Marines tylko skacze po przeciwnikach, tylko szukam broni do walki wręcz, żeby go wyposażyć. Mamy healera, czyli naszego medyka, który będzie leczył rany, może leczyć masowo, ale za mniej. Może leczyć w czasie jedną osobę, w czasie wszystkie osoby, może używać debuffów na przeciwnikach, może zdejmować debuffy z nas, może podnosić w ogóle naszych sojuszników, więc oni w ogóle nie padają i tak dalej, i tak dalej. No kosmos totalny. Albo leczyć jednorazowo bardzo mocno jednego sojusznika. No i mamy Vanguarda. Vanguard to jest taki rasowy tank. Gościu z mieczem, z toporem i z tarczą. I lepszy motyw? Często z swoim frame'em. Motyw jest taki, że on zakłada po prostu egzopancerz, który czyni go praktycznie niezniszczalnym i to tak umówmy się w cudzysłowie, bo on naprawdę dostaje obrażenia, ale ma tak wielki pancerz, tak wielką ilość punktów życia i tak dużo obrażenia, że po prostu nic nie jest go w stanie zabić, a jeżeli coś takiego się zdarzy, to wasza drużyna jest w stanie przeciwnika już dobić do takiego stopnia, że po prostu nie ma co zbierać i wystarczy, że go później podniesie medyk, no nie? I to są te klasy, które jakby musicie sobie ogarnąć. Klas podobno będzie więcej, ale na razie mamy tylko to dostępne. Jak mówię, gra się po prostu ciągle rozwija, ale już jest w takiej wersji, że już wyszła sobie gdzieś tam z bety. No i oprócz tego, że mamy pierwszą tabelkę ze statystykami, to jeszcze dodatkowo na każdy poziom możemy sobie rozdawać punkty. Jest to od 2 do 3 punktów, zależnie od tego, jak nasi sojusznicy radzili sobie w walce. Czy nie padli od ostatniego awansu i tak dalej, i tak dalej. No i jako, żeby zwiększyć ilość obrażeń, które mój Vanguard by zadawał, mogę sobie zwiększyć na przykład speed, czyli wtedy będę szybciej machał tym toporkiem, który gdzieś tam mam. Zwiększyć mu też szansę na blok obrażeń i to wtedy blok obrażeń będzie wynosił 21%.
kosmos, prawda? Szybkość ataku z tej głównej ręki będzie się bardzo, bardzo wolno zmniejszać, ale jednak możemy sobie dzięki temu speedowi zwiększyć szansę na blok. Dzięki temu częściej naszą tarczą będziemy w stanie zablokować ataki przeciwników. Jeżeli chodzi o healerów, zwiększamy sobie inteligencję, żeby mieć jak największe leczenie. Zwiększam sobie też staminę, żeby moi healerzy byli jak najbardziej wytrzymali. Chociaż nie jest to takie potrzebne ze względu na to, że oni mają głównie broń snajperską, nigdy w zasadzie nie podchodzą do walki. Ilość inteligencji zwiększa obrażenia od dron i turetów. Jesteśmy w stanie rozstawiać wieżyczki, a później te wieżyczki podnosić, rozstawiać je znowu gdzieś tam, żeby ściągać ogień przeciwnika. No naprawdę, czuję się jakbym dowodził taką grupą uderzeniową Warframe, która ma za zadanie zniszczyć po prostu totalnie przeciwnika i to jestem w stanie zrobić dzięki odpowiedniemu ustawieniu swoich sojuszników. Oczywiście możecie zrezygnować, ja mam akurat dwóch Marines, dwóch inżynierów i dwóch medyków, jednego Vanguarda i jednego snajpera, ale wy możecie ustawić sobie dowolną ilość, bo możecie na takiej stacji nająć sobie kolejnych sojuszników. I możecie używać cały czas tych samych, a możecie się wymieniać pomiędzy jedną a drugą grupą uderzeniową. Róbcie to jak chcecie tak naprawdę. Wszystko tylko i wyłącznie zależy od was. Zwraca się też uwagę na to, że różne klasy mają różne zdolności. Trzy zdolności i każda odblokuje się w momencie, kiedy przejdziecie sobie na wyższy poziom w waszym laboratorium. W laboratorium możecie wynaleźć no naprawdę wszystko. Od tego, żeby wasze konkretne klasy zadawały więcej obrażeń, to każdą taką jeszcze umiejętność możecie sobie rozwinąć dodatkowo. Czyli na przykład obrażenia, które otrzyma nasz snajper, nie wyciągną go z niewidzialności. Na przykład nasz Vanguard będzie otrzymywał mniej obrażeń, będzie zadawał więcej obrażeń, będzie miał więcej punktów pancerza, więcej obrony, więcej czegoś. Ale jeszcze mamy na przykład szansę na to, zobaczcie jak tego jest dużo, mamy szansę na to, że szybciej zhakujemy pewne systemy, że będziemy odporni na statusy, medycy będą leczyć lepiej, więcej, częściej, że nasi Marines będą wpadać w szał, że rzadziej będą zdarzać się negatywne spotkania w galaktyce, czyli będziemy sobie gdzieś tam lecieć, pojawia nam się jakieś spotkanie i przeciwnik nie chce nas zabić, tylko chce nam ofiarować coś, albo misję, albo cokolwiek innego. Szybsze wynajdywanie, większe zyskiwanie doświadczenia, kiedy znajdujemy oprócz przedmiotów, to jeszcze na przykład rzeczy, które możemy opracować w laboratorium i zwiększają nam ilość punktów nauki, które otrzymujemy za sekundę. Czyli możecie sobie włączyć tą grę, wyjść i będą wam się farmić punkty nauki na przykład, no nie? I za nie będziecie później rozwijać sobie te wszystkie drzewka. Więc takie jeszcze rzeczy. Jezu, jak tego jest dużo. Możemy sobie... Jakby normalnie, kiedy znaleźliśmy w jakimś RPG albo Dungeon Crawlerze jakąkolwiek niezidentyfikowaną broń, no to musieliśmy ją zidentyfikować. I tu mamy to samo. Znajdujemy taką broń i możemy w każdej chwili poidentyfikować nawet wszystkie. Nie musimy czekać, aż to będzie jedna, później druga, później trzecia. Z automatu, jeżeli mamy miejsce w ekwipunku, zostaną one dodane do naszego ekwipunku. Tylko musimy sobie po prostu poczekać, zużywają nam się punkty te naukowe, tak? Więc to też jest jakby kosmos. Wszystko to możemy trafić do ekwipunku. Tutaj mamy gdzieś dodatkowe jakby projekty wykonawcze, coś takiego. Te projekty zwiększają nam ilość pozyskiwanych punktów nauki, tych punktów, tylko są to na przykład na początku, tak jak tutaj, niezidentyfikowana toaleta cyborgów, no nie? I to instrukcje, jak ją zrobić. Tam sobie gdzieś próbujemy to odnaleźć, bo kiedy to wynajdziemy, zyskamy na przykład jakieś kosmiczne przedmioty, które pozwalają nam robić jakieś cudactwa, naprawdę, no nie? Tutaj są rzeczy, które gdzieś tam już wynaleźliśmy i one są jakby takie wyjątkowe gdzieś tam. Bardzo nas wspomogły, jak właśnie ta toaleta dla cyborgów i wcześniej gdzieś tam miałem... Gdzieś tam miałem, kurczę, zlew, projekt zlewu czy czegoś takiego. No ale jakby na początku musimy sobie to wynajdywać, ale później wynajdujemy już jakieś tam, analizujemy macki, jakieś takie rzeczy. Dodatkowo jakby tego było mało, jeżeli traficie na jakiś dobry ekwipunek, który pasuje do waszych dwóch postaci, to możecie olać i nie szukać drugiego, tylko spróbować sobie stworzyć drugi taki. Wciskacie replikuj. Zużywa wam się trochę materii.
No i nie udało wam się replikować tego raz. No to możecie spróbować drugi raz, no bo tutaj jest jakby szansa na to, no nie? 50%, więc albo się uda, albo się nie uda. Oczywiście ta szansa jest tym mniejsza, im wyższy poziom jest takiego, im rzadszy jest taki ekwipunek, tak? Więc jeszcze takie są rzeczy. Możecie sklonować swoją postać jedną, jeżeli macie gdzieś tam jeszcze miejsce na swoim statku, żeby ją trzymać, co spowoduje, że będziecie mieli dwie takie same postacie o takich samych statystykach. Później jeszcze możecie gdzieś tam wynaleźć, że kiedy sklonuje się postać, to otrzymuje ona wszystkie punkty doświadczenia zresetowane i może je rozdać jeszcze raz, więc to już jest jakby kosmos, no nie? Nie macie w ogóle żadnego ograniczenia. No i market, to już wszystko sobie omówiliśmy, więc przejdziemy sobie teraz do misji, to będzie długie rzeczywiście. I musicie pamiętać, to jest jakby gra totalnie w Warframe. I to tak naprawdę, naprawdę w Warframe. I to jest wszystko, możecie sobie posortować też wasze przedmioty, które gdzieś tam zyskaliście. Ja na razie sobie to zostawię, nie będę tego już gdzieś tam robił przy was. Mało jest tego ekwipunku, ale więcej tak naprawdę nam nie trzeba, bo inaczej byśmy się bardzo mocno gdzieś tam gubili. Ale żeby się nie pogubić, to możemy sobie tak posortować na razie itemy. Tak sobie zostawimy. Mam jeszcze trochę miejsca, więc myślę, że powinienem się pozabierać z tym wszystkim. Ale te słabsze przedmioty, mógłbym się ich pozbyć. Bach. Dobra, posortuję sobie. I teraz przejdźmy sobie na jakąś mapkę. Dajmy na to, że z zadaniem nawet. Tylko jakieś byśmy sobie takie fajne zadanie wybrali. O, gdzieś jakiś las deszczowy, wybieramy sobie drużynę, wybieram akurat wszystkich, mam małą obronę, ale obrony tak naprawdę mi nie trzeba, ja po prostu mam zamiar zabić przeciwnika, zanim on w ogóle cokolwiek zrobi. I od razu spotykamy się z gościem, który daje nam zadanie, przeklikujemy sobie to zadanie, oczywiście one są zawsze fabularne, naprawdę, to jest tak jak w Skyrimie, mają najzwyklejszą w świecie fabułę, widzicie? Przeciwnik ma już dostęp do snajperki, więc jest nas w stanie zaatakować dużo wcześniej. W przypadku moich postaci problemem jest to, że mam jakby długi czas przeładowania, ale też mam bardzo... No i tutaj mamy uwolnić więźniów akurat. Ale mam za to bardzo duże obrażenia, więc jakby ten czas przeładowania aż tak nie cierpi. No i uwolniliśmy pierwszą grupę, przechodzimy sobie gdzieś tam dalej w misję. Możemy zaatakować tu wszystko na tej mapie, zbieramy dodatkowe rzeczy, które zwiększają nam ilość tych punktów do wynajdywania w laboratorium kolejnych rzeczy, tak? Punktów nauki. Kolejne przedmioty, trochę kredytów, motyw jest jeszcze skrzyneczki, na mapach są skrzynki. Możemy rozwalać wszystko, co jest na mapie, więc mapy są jakby dla nas całkowicie interaktywne. Problemem dla nas jest to, że no, jakby nasi sojusznicy, mamy czasy przeładowania, przeładowują, nasi sojusznicy nie używają, znaczy nie strzelają do przeciwników z automatu. Czyli na każdego przeciwnika musimy nakierować, do każdego przeciwnika musimy strzelić oddzielnie. No to jest jakby jedyny taki nasz problem. Mam zamiar jeszcze w ogóle stworzyć drużynę, która będzie walczyć tylko i wyłącznie wręcz. Nawet medyka, który będzie walczył wręcz. To może być takie bardzo ciekawe. Każdą postać, każdego, nawet nie przeciwnika, tylko możemy zaatakować nawet każdego... No tak, i on oczywiście do nas będzie teraz strzelał i strzelał. Możemy zaatakować każde zwierzę na tej mapie. Czasami z nich coś wypada, jeżeli nie mamy go na przykład odkrytego, jeżeli chodzi o nasze laboratorium. Zabijmy tylko przeciwników, bo mam wam jeszcze do pokazania, jak kończy się taka misja. Bach, bach, pozbieraliśmy sobie kredyty. I tutaj mamy dronkę, która obsługuje nasze misje, tak? No i możemy sobie wybrać, czy chcemy uzyskać
paliwo, czy chcemy uzyskać materię, czy chcemy uzyskać dodatkowe itemy. Mieliśmy punkty doświadczenia plus jeszcze kredyty, które gdzieś tam są potrzebne. I on nam zostawia w ramach zakończenia misji naszą nagrodę, tak? Skrzyneczkę, w której mamy wszystko, co byśmy chcieli. No i możemy sobie zakończyć, wrócić na statek i wszystko jest w porządku, nie? Ale tutaj jeszcze mamy całą mapę. Tutaj jest normalnie mapa i dalej sobie będziemy szli. Więc możemy sobie jeszcze ruszyć gdzieś tam na poszukiwanie przygód. To jest jakiś kompleks naukowy. Często na przykład znajdujemy dodatkowy quest, no nie? Babeczka poprosi was o pozbycie się androidów, które gdzieś tam opanowały kompleks naukowy i chciałaby, żeby tam uratować członków jej drużyny i takie tam rzeczy, no nie? No tego jest do groma. Dodatkowo jeszcze widzicie, macie gdzieś tam pasywne umiejętności, macie wasze umiejętności, możecie tak jak ja mam na przykład przywołać sobie drony. I przywołujecie ze statku 10 dron dodatkowo. I te drony dzięki inżynierom zadają większe obrażenia. Takie kosmiczne kombinacje można tutaj wykonywać. Więc jeżeli nawet skończycie questa, to w ogóle nie musicie na to zwracać uwagi. Nie musicie iść głównym wątkiem, możecie to w ogóle olać. Możecie się przełączać między swoją drużyną bardzo dynamicznie. Nie ma w tym jakby najmniejszego problemu. Gdzieś tam jakoś możecie ich sobie poustawiać, w jaki sposób będą szli, bo to ma znaczenie, naprawdę. Oni później się, widzicie, przemieszczą, tak żeby to miało gdzieś tam ręce i nogi. Więc to też zależy od tego, kto gdzie będzie szedł pierwszy. I wtedy macie swoich medyków, snajpera gdzieś tam z przodu, no nie, możecie to sobie przestawić, żeby wasz Vanguard był jako pierwszy, wasz tank, no nie, bo to jakby miałoby wtedy ręce i nogi. Coś w tym stylu, bach. I wtedy wasz Vanguard będzie szedł pierwszy, tylko będą musieli mieć czas, żeby się jakoś tam przegrupować. Także jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. I to wygląda, jakbyście grali w normalnego Warframe'a. Tylko, że kierujecie wszystkimi Warframe'ami naraz na jednej misji i możecie zrobić z siebie czy to wielkich paladynów, którzy będą bronili dziewic i zabijali smoki, czy będziecie złymi bohaterami, bo możecie w rozmowach z waszymi zleceniodawcami wybierać złe odpowiedzi, że dawaj pieniądze, to ci pomożemy, nie obchodzi mnie to, poruszam się swoją drogą i takimi rzeczami, i takimi rzeczami. No tego jest naprawdę bardzo dużo i cóż... I pozostaje mi was tylko zachęcić do rozgrywki w Space, w Pixel Privateers, tak? Bo to jest naprawdę genialna gierka i jest to z jednej strony świetne oderwanie od Warframe'a, a nie tracenie takiego wątku, tego klimatu kosmicznego łowcy, kosmicznego ninja, no nie? Nie tracicie tego. A z drugiej strony jest to po prostu bardzo fajna, luźna gierka dla ludzi, którym po prostu Warframe może nie działać, może nie chodzić, może część gier, które ja wam pokazuję, wam po prostu w jakikolwiek sposób nie działać. Gierka naprawdę nie pochłania wielu zasobów i jest po prostu genialna. Cóż, ja na tym zakończę swój materiał. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną. Pamiętajcie, że jeżeli podoba wam się content, który oferuję wam na swoim kanale, to jestem otwarty na przyjęcie kolejnych subskrypcji, lajków. Oceniajcie ten film, jeżeli wam się podoba i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce.